wszystkim, witajcie na kanale Bija. Ja jestem Marta. A ja Oliwia. A dzisiejszą grą będzie... Nigdy przenigdy. Zabiłam swojego bohatera. Jako pierwsze! Ale głównego? A w jakim? W ogóle bohatera. No nie, no kogoś to... na pewno zabiłam. Poboczny też się liczy. A ja nie wiem. To zostawimy to do interpretacji czytelników. O nie. Zabiłaś! Smacznego! To ja bym pizzę. Ty, normalnie jak spód od pizzy, nie? No, tak. Jak spód od pizzy, no. Ale sera brakuje. Ale uwaga, pytanie numer dwa. Nigdy nie płakałam pisząc rozdział. Co to za pytania są? Nie chcę sobie tego powąchać. Cudownie się zaczyna, a to dopiero druga runda i ja już jestem... Nigdy przenigdy nie przedłużyłam terminu oddania książki. Dobra, ej, wchodzi lepiej już po dwóch no. Tak. Przyzwyczajasz się. Jest taki jest okej. Walczę życie. Ja nie będę zakręcać, bo to nie ma sensu. Nigdy przenigdy nie umiejscowiłam akcji swojej książki w Europie. Czemu wy mi to robicie? Myślę, ale nie. Nigdy przenigdy nie zmieniłam na ostatnią chwilę zakończenia swojej książki. Wygląda co najmniej jakby się spakowało. Ja już nie mam nic do stracenia, już mi się zamiast. No, duże wyki. No, duże wyki biorę, żeby to było, wiecie, takie, żeby to realnie wyglądało, że coś tutaj ubywa. Nigdy przenigdy nie stworzyłam bohatera na swoje podobieństwo. Ja nigdy przenigdy nie napisałam jednotomówki. A przez dlaczego w tobie nienawidzę? Biologia. Nigdy przenigdy nie chciałam rzucić pisania. Nigdy przenigdy nie poszłabym z głównym bohaterem swojej książki na randkę. I'm sorry, Gracjan. Gracjan, nie oglądaj tego! Nigdy przenigdy nie kupiłam swojej książki. A że dla siebie? Nie. Będę nie, a ja komuś kupiłam. To się... Aha, okej. Nigdy przenigdy nie napisałam książki bez wątku romantycznego. Nie, czekajcie, bo ja nie zrozumiałam pytania. Same romantyczki tutaj. No nie, no. How cute. Nigdy przenigdy nie napisałam fantastyki. Człowiek, do czego? Na rozdział się liczy? Tak, pi. Pi, pi! Duszkiem. Nie. Do połowy. Uśka. Nikt tak nie cierpi jak Natalia. Nigdy przenigdy nie zasnęłam podczas czytania. Nie, że tam książki. Nigdy przenigdy nie czytałam swojej książki po jej wydaniu. A nie czytałam. Nie podoba mi się ta gra. Nigdy przenigdy nie sądziłam, że kiedyś wydam książkę. To nie fair! Wszyscy muszą wypić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Gdzie mogę to wypić? To się źle skończy. O Boże Święty, dla mnie przynajmniej.